Kochani, witamy serdecznie jeszcze raz. Zobaczcie nieopodal trenującej drużyny UKS-u Łódź. UKS-u, który jutro z Wartą Poznań będzie rozgrywał swój mecz w Grodzisku na terenie obiektów Groklinu, dyskoboli z Wartą Poznań w pierwszej lidze. Warta, przypominam, zastępczo ten obiekt eksploatuje w ramach naprawy swojego obiektu w Poznaniu. A my, kochani, jesteśmy w trakcie sparingu gry kontrolnej, kochani, gry kontrolnej 2007-2006, kadra Polski, reprezentacja Futbol Akademii. Słuchajcie, z najlepszych ośrodków w Polsce mamy wyselekcjonowanych chłopców i mają tutaj możliwość pracy przez tydzień czasu. Ja dla Was zapisałem pierwszy trening i nagrywamy ostatni, ten, który zamyka zgrupowanie. Jutro wyrejestrowanie. Przypominam, że to 24 sierpnia, czyli końcówka wakacji. Zaraz wracacie do szkół, do piłki ligowej, do klubowej. Och, trafił fajnie chłopaka na szerokich nogach. Natomiast ja jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem, kochani, obiektów tu w Grodzisku. Słuchajcie, obiektów, które no, robią niesamowitą robotę, i to nie tylko dla lokalnego klubu, który kiedyś w latach wcześniejszych przy wielkim wsparciu pana Zbigniewa Drzymały grali o najwyższe cele w Polsce, dwa razy wicemistrzostwo Polski, gra w europejskich pucharach. Przypominam, razem w grupie z Hertą Berlin, z Manchesterem City, z ekipą z Francji. Także Groklin miał możliwość, kochani, pokazania się. Ładnie się złożył chłopak do tego, świetnie. Troszkę brakło. Troszkę brakło, ale brawo, odważna próba. Przypominam, na boisku z lewej gra 2-6 w strojach niebieskich, wśród nich Gutek z dziesiątką, w tym sparingu z trzema bramkami, z asystami. Dobrze mu się gra, strzelał z głowy, strzelał z bliższej odległości, z dalszej, kochani, także mamy w tej chwili, kochani, 2-6 na 2-7. Tutaj z kolei sparing rozgrywa 2-7 i 2-8, a za moimi plecami, kochani, ŁKS Łódź w swoim treningu przygotowawczym przed jutrzejszym meczem ligowym. Tam w bramce pracują bramkarze, słuchajcie, także z tamtego sparingu, kochani, w pierwszej połowie zdaje się 4-0. Tam Gutek z dwoma trafieniami, w drugiej połowie 3-1, tam Gutek z trafieniem i teraz mamy świetnie, brawo, ale pięknie, pięknie Gutek to zrobił, ale już nie było z czego uderzyć, a i ładnie obszedł bramkarza, kochani, natomiast widzę, że tam chyba podskoczyła trochę piła, aż dziwne, bo na tym obiekcie no, nie powinna. Muszę Wam powiedzieć, że obiekt jest rewelacyjny. Stół do bilarda to mało powiedziane. Tu jest naprawdę, słuchajcie, piękną bramkę chłopak strzelił. 1-0, otwieramy spalin z dalszej odległości. Ładny strzał. Natomiast no, ma swoją bramkę honorową 2-7, ale myślę, że chyba tyle może zrobić. Tutaj jednak przewaga fizyczna mocna po chłopcach po stronie 2006, natomiast na pewno to wielkie doświadczenie dla rocznika 2007. Natomiast może się zgrać troszkę, kochani, rocznik 2006. Zobaczcie. Ach, próba. Co ten Gutek, kochani, ręce zwiesił. Próbował, kochani, przelobować bramkarza. Potem próba takiego silnego strzału w poprzeczkę.
Trzeba się koncentrować do końca, kochani. Takie meczyki może troszkę mniej motywacji wyzwalają, kochani, ale trzeba tej motywacji szukać. Nie wolno lekceważyć przeciwnika. Mecz się dosyć łatwo chłopcom układa w niebieskich strojach. To jest już 8. bramka strzelona przez rocznik 2-6 przy jednej 2-7. Natomiast świetnie, ale pięknie pracują, brawo. Świetnie, pięknie, kochani. Troszkę z pogranicza tam było, ale sobie poradzili, brawo. I co? Będziemy mieć odpowiedź. Brawo. Słuchajcie, no fajnie wychodzimy z tej akcji. Zobaczcie. Świetna była ta próba i co? No, fajny mecz. Co tam za moimi plecami, kochani? Bramkarze pracują. Tam w tej chwili, kochani, na kolejnej stacji, patrzcie, motorycznej, pracują piłkarze. No świetne, bardzo ładne zajęcia. Natomiast słuchajcie, my tu mamy w tej chwili co? Mamy bramkę. Bramkę numer 2, słuchajcie, dla ekipy 2006. Natomiast pozwolę sobie na sekundkę się tutaj pojawić. Dzień dobry, trenerze. Świetne zajęcia po stronie prawej, 2-8 na 2-7. Tutaj zobaczcie, tutaj 2-6 na 2-7, a za moimi plecami, kochani, cały czas pracuje, ŁKS Łódź. I niewiele brakło, pomysł był naprawdę świetny. Trzema podaniami chłopcy weszliby w strefę, słuchajcie, no, 16. Patrzę, dlatego że pięknie, kochani, dobrze się bawią chłopcy z 2-7. Widać naprawdę fajne wyszkolenie techniczne, mówię, myślę, że głównie przegrywają po prostu, kochani, z fizyką. Natomiast to chyba jakby no, rzecz normalna. Natomiast mimo wszystko pokazują naprawdę bardzo fajny futbol, zobaczcie. Do końca nieustępliwie jedni i drudzy. No, wynik tego meczu, tej trzeciej tercji, to 2-0. Zobaczcie, obrócił się i będzie gol. Nie. Słuchajcie, przypadkowo ta piłka zabrana. Kochani, Lobik Gutka na poprzeczce.
Gdzieś tam chyba jeszcze trącony przy okazji tej próby. W każdym bądź razie... kochani, no ładna akcja, naprawdę bardzo fajnie tutaj chłopcy zagrali. Brawo Guciu, powalczył w odbiorze. Oj, chłopak 2-7, ładnie go tam ciałem, słuchajcie, odciął od grania. Szukał Gutek tej swojej bramki. I szukał, słuchajcie, i szukał, i znalazł. Natomiast znowu gdzieś tam po słupkach. Znowu, kochani, gdzieś tam po aluminium. Ale bramka strzelona. Natomiast prędzej chyba mieliśmy dwie poprzeczki. Słuchajcie, kochani, to chyba będzie koniec sparingu, tak? Chłopcy przybijają sobie piątki, także bramka Gutka zakończyła meczyk. Ładna bramka, taka na ozdobę, natomiast od słupeczka jednego, drugiego. Natomiast dwie poprzednie takie fajne próby, tam poprzeczka z Lubika, natomiast zobaczcie, szacunek tego uczy piłka nożna w każdą stronę. To naprawdę fajny moment. Chłopcy 2-7, gratuluję Wam, świetnie zagraliście. Naprawdę mocno na miarę swoich możliwości. Ja w tej chwili, kochani, kończę tą transmisję. Smutno mi, ale no, taka kolej rzeczy. Kolejna wspaniała impreza w naszym życiu się kończy. Dziękujemy kadrze Futbol Akademii, kochani, za opiekę. Dziękujemy bardzo za powołanie, za możliwość pracy, kochani, z wspaniałymi, z utalentowanymi chłopcami z całej Polski. Przypominam, że tutaj z wszystkich regionów Polski trenowały, pracowały dzieci 2.8, 2.7 i 2.6. Także jeszcze raz Wam serdecznie gratulujemy. Powodzenia życzymy, kochani, ekipie ŁKS-u Łódź jutro, ale również powodzenia życzymy Warcie Poznań, także powodzenia. Jeszcze raz pozdrawiamy z tych wspaniałych obiektów z Grodziska. Do zobaczenia. Jeszcze raz będziemy tęsknić, natomiast zdaje się, że w tym roku jeszcze jedna kadra, jeszcze jedna zgrupowanie reprezentacji będzie. Jeżeli tak będzie, oczywiście będziemy na nim. Pozdrawiamy i powodzenia Wam życzymy, chłopcy, w klubach.